swobodnie w cuglach. Ten swój najlepszy rezultat osiągnęła Birmingham w tym podczas tego meetingu podsumowującego najlepszą serię meetingów, do której halowych, do których należy oczywiście toruński Copernicus Cup. Ale o dziwo, ten meeting organizowany przez Światową Federację Lekkoatletyczną, w każdym razie cykl ten jest organizowany przez Światową Federację Lekkoatletyczną, Hodgkinson oczywiście prowadzi, wypadł już po czasie uzyskiwania minimum na Mistrzostwa Europy. Ale wrócimy do tego przy okazji biegów na 3000 metrów pań. Hodgkinson prowadzi, Kolberg na drugim miejscu. Za chwilę połowa dystansu. A Hodgkinson to jest jakby taka przebieżka. No jednak nie czai się tutaj, wyszła od razu na prowadzenie, pierwsze 400 metrów, 59-75, więc zdecydowanie najszybszy ten bieg, no ale dla niej to jest swobodne tempo, dla niej to jest taka rozgrzewka, taka przebieżka, chciałoby się powiedzieć. Nawet tutaj się specjalnie nie zastanawia, nie ogląda, biegnie swoim tempem, tak jakby miało to być takie przetarcie, tak jakby to był bieg zadaniowy. Ma być tak dokładnie, jak sobie gdzieś tam zapisała. Pewnie każde okrążenie w granicach 30 sekund równo ma być pokonane. 31.05, więc nieco wolniej to trzecie 200. Hodgkinson klasą dla siebie, chociaż teraz wydaje się, że troszkę zbliżyła się do niej Mathieu Kolberg z Niemiec. Włoszka Coiro też gdzieś tam w pobliżu. Walka o to drugie miejsce będzie zacięta. Drugie miejsce to gwarancja występu w półfinale. Hodgkinson wygrywa. Druga Niemka. Czas świetny. 2 minuty sekunda i 68 setnych. Druga Kolberg, a trzecia Eloisa Coiro z dużymi szansami, bo ten trzeci wynik prawdopodobnie też mocno będzie prawdopodobnie lepszy od wyników, no, choćby Lore Hoffman z poprzedniego biegu 2.03.